Czas na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, oto najważniejsze tematy tego wydania. List intencyjny Orlenu i Ministerstwa Energii. Od 10 lat najcenniejsza marka Polski. Jakie efekty negocjacji płacowych w Orlenie? Nasz program zaczynamy od najważniejszej informacji ostatnich dni. Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podpisali 27 lutego list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez Orlen nad grupą Lotos S.A. Szanowni Państwo, dziś jest historyczny dzień dla grupy. Wiele lat mówiło się o synergii, o łączeniu, ale nikt nie miał do tej pory odwagi, by ten proces zacząć. Dzięki współpracy pana premiera Morawieckiego, pana ministra Tchórzewskiego w przeciągu paru tygodni udało się nam. Dziś jest pierwszy krok, dziś jest list intencyjny. Jest to proces konsolidacji branży paliwowej w Polsce. Jest to bardzo ważny proces. Ten proces spowoduje synergię zakupową, synergię ekonomiczną, synergię techniczną, spowoduje lepsze postrzeganie naszego koncernu. Pragnę również Państwa zapewnić, że zarówno nasi pracownicy, jak i pracownicy Lotosu, jak i klienci na tym procesie nie stracą. Dziękuję Państwu bardzo. Orlen i Skarby Państwa zobowiązały się do podjęcia rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji nabycia przez Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. W dniu ogłoszenia, tuż po opublikowaniu informacji, akcje Orlenu i Lotosu powędrowały o kilka procent w górę. Dziennik Rzeczpospolita publikuje co roku ranking najcenniejszych polskich marek. Od dekady na pierwszym miejscu znajduje się oczywiście PKN Orlen. W tym roku na podium obok naszego koncernu znalazły się Biedronka i PKO BP. Ranking najcenniejszych polskich marek Rzeczpospolitej ukazał się już po raz 14. Od lat pierwsze miejsce na podium zajmuje PKN Orlen, a tegoroczne wyróżnienie odebrał Zbigniew Leszczyński, członek zarządu do spraw sprzedaży. Nie jest tajemnicą, że obrona tytułu często jest znacznie trudniejsza niż jego zdobycie. Wyróżnienie w tej edycji traktujemy również szczególnie wyjątkowo, bo traktujemy markę PKN Orlen, ale również polską firmę Orlen jako wizytówkę polskiego biznesu. W tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom całej grupy kapitałowej PKN Orlen, bo to dzięki nim i dzięki ich zaangażowaniu możemy dalej skutecznie, dynamicznie rozwijać wiodącą markę nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również w wymiarze międzynarodowym. Rzeczpospolita przyznała także nagrody w 12 kategoriach branżowych. Orlen wygrał także w jednej z nich. Wyróżnienie za pierwsze miejsce w kategorii pozostałe produkty niespożywcze odebrał Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy do spraw sprzedaży detalicznej. W najnowszej edycji rankingu wartość marki Orlen wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o około 20% i jest ona obecnie wyceniana na 4 700 milionów złotych. To jest ten okres roku, kiedy w naszej firmie o finansach mówi się dużo i są to rozmowy wywołujące emocje. Trudno się temu dziwić, bo to czas negocjacji płacowych. Jakie wieści mamy dla pracowników w tym roku? Najważniejsze jest to, że negocjacje płacowe pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną w PKN Orlen zakończyły się sukcesem. Porozumienie płacowe przewiduje obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 kwietnia bieżącego roku w kategoriach zaszeregowania pierwszej i drugiej w wysokości 330 zł brutto, w kategoriach zaszeregowania od trzeciej do piątej w wysokości 300 zł brutto i w kategoriach zaszeregowania szóstej i siódmej w wysokości 180 zł brutto. Ponadto przewidziano uznaniowy wzrost wynagrodzeń o 50 zł brutto, a także wypłatę dwóch nagród jednorazowych, świątecznych, w łącznej wysokości 3,5 tysiąca zł brutto. Uzgodniono również wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę dla uprawnionych pracowników w ramach pracowniczego programu emerytalnego o kwotę 20 zł do kwoty 200 zł ze skutkiem od dnia 1 marca tego roku.
Dodatkowo pracownicze karty zakupowe zostaną jednorazowo zasilone kwotą 500 zł brutto do dnia 30 czerwca 2018 roku. W ocenie prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka końcowy efekt negocjacji należy uznać za duży sukces. Porozumienie przewiduje najwyższy wzrost obligatoryjny dla najniżej uposażonych. W panującej dziś erze pracownika pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów, jakich wymagają nasze aktywności w wielu dziedzinach, stają się coraz trudniejsze. Dlatego podwyżki obligatoryjne i uznaniowe oraz inne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników przyczynią się do zmotywowania kadry pracowniczej. Kompromisowe ustalenia obie strony negocjacji podjęły w terminie przewidzianym przez zakładowy układ zbiorowy pracy, czyli do końca lutego. Fajnie jest pomagać, sprawiać, że czyjś świat, nawet w niewielkiej skali, zmienia się na lepsze i wywołuje odrobinę uśmiechu. Dobrze wiedzą o tym także w Anwilu, stąd część pracowników spółki zaangażowała się w wolontariat. Idea wolontariatu pracowniczego w Anwilu zyskuje coraz więcej zwolenników. W samym tylko lutym Anwilowi wolontariusze zrealizowali już 3 projekty. Jednym z nich był kurs pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkoły podstawowej imienia Długosza, zorganizowany w czasie ferii zimowych. Edukacyjny charakter miał też drugi projekt wrocławskich wolontariuszy, którzy zorganizowali pierwszoklasistom jednej z wrocławskich szkół podstawowych wycieczkę do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, gdzie największą atrakcją była możliwość przeprowadzania rozmaitych eksperymentów. Ponadto wrocławscy wolontariusze pracowali przy remoncie starego pomieszczenia w szkole na terenie Włocławka. W ramach wolontariatu pomagam, bo lubię, razem z kolegami z Wydziału ECE z Brygady III postanowiliśmy wyremontować salę w szkole numer 3. Jest to sala świateł dla dzieci autystycznych i z różnymi schorzeniami. I postanowiliśmy im pomóc odmalować tą salę i wyposażyć w dodatkowy sprzęt. Dzięki pracy wolontariuszy niewykorzystywane od lat pomieszczenie będzie służyć dzieciom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną jako pokój do muzykoterapii. To już druga sala o terapeutycznym charakterze w tej szkole, urządzona przez wolontariuszy z Anwilu. W ubiegłym roku zaadoptowali oni starą kuchnię na pracownię aromaterapii. W ostatnich dniach prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek odbył cykl spotkań z prezesami zarządów spółek z grupy kapitałowej. Głównym tematem rozmów była realizacja strategii, bieżąca sytuacja w spółkach, podsumowanie wyników oraz plany na najbliższy czas. Prezes zwrócił szczególną uwagę na znaczenie spójnej wizji w zarządzaniu poszczególnymi podmiotami. Takie spotkania będą stałym punktem w kalendarzu działań zarządu PKN Orlen. Obszar informatyki PKN Orlen przypomina o zaleceniach związanych z użytkowaniem, transportowaniem i przechowywaniem sprzętu komputerowego podczas zimy. Pamiętajmy, aby nie wystawiać urządzeń na długotrwałe działanie niskich temperatur. Używajmy futerałów i specjalnych toreb. A po wejściu do pomieszczenia nie włączajmy laptopa od razu, tylko poczekajmy kilkanaście minut, aż jego temperatura zrówna się z otoczeniem. Więcej informacji w intranecie. Trwa okres rozliczeniowy, zatem zachęcamy do przekazywania 1% podatku dla Fundacji Orlen Dar Serca. Każda złotówka zebrana w ramach akcji trafia do dzieci będących pod opieką rodzinnych domów dziecka. Dzięki zebranym środkom Fundacja może zorganizować dzieciom wakacje i ferie, podarować paczki świąteczne, dofinansować leczenie i rehabilitację, a także ufundować stypendia najzdolniejszym uczniom. Darmowy program do rozliczania PIT dostępny jest na stronie Fundacji. Do Orlen Areny przyjechały Lwy z Mannheim. To był niezwykle ważny mecz dla płockiej drużyny. Przedostatnie spotkanie w grupowej rywalizacji o punkty. Spotkanie, które wcale jeszcze nie musi przekreślać szans na awans do top 16 w Europie. Przebieg ostatnich dwóch spotkań piłkarzy ręcznych Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów dawał nadzieję na korzystny wynik. Ten z Barceloną ważył się do samego końca. Niestety w Orlen Arenie w meczu z Rhein-Neckar-Löwen dobrze było tylko do 40 minuty. Potem grali już mistrzowie Niemiec i końcowy wynik w ogóle nie oddawał szans na zwycięstwo, jakie płoczanie mieli w pierwszej połowie. We didn't say the last word, of course it will be not so easy for us to play in Skopje, but I think that we have so big character in this team that we can fight to the end, and if this chance will be coming on the court, we will use it. Now we have to think about the next game. It's the last, and like my coach said, we go there to fight until the end. Even if everyone is against us, we go there to fight for us, for the team, for the coach, for us. So we go fight, and after we see what happens.
Aby utrzymać się w 16 czołowych drużyn kontynentu, Orlen Wisła Płock musi wygrać ostatni grupowy mecz z Vardarem w Skopie. Drugi warunek to zwycięstwo Zagrzebia w meczu ze Szwedami z Kristianstad. O ile to drugie jest możliwe, to wygrania Płocczan ze zwycięzcą Ligi Mistrzów byłaby szczytem marzeń. Studio Grupy Orlen w tym tygodniu dobiegło końca. Kolejne wydanie naszego programu informacyjnego oczywiście już za tydzień. Do zobaczenia.